Jestem na stadionie Śląska Wrocław, dawnym stadionie Śląska przy ulicy Oporowskiej, na którym reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Włochami, do piątkowego meczu z reprezentacją Włoch, która naprawdę w silnym składzie tutaj przyjeżdża do Polski. Gianluigi Buffon w bramce, po Mario Balotellego w ataku napastnika Manchester City, który jest teraz na topie, a tymczasem zamiast dyskutować o tym, no nie wiem, jak w bramce będzie się spisywał Wojtek Szczęsny, czy w meczu drugim z Węgrami zagra Łukasz Fabiański, co z naszą defensywą, kto powinien zagrać na środku obok Damiana Perkisa, czy znów Marcin Wasilewski, czy Arkadiusz Głowacki, wszyscy tutaj i my dziennikarze, i kibice, których spotkałem, i ci, których wpisy czytam na stronach internetowych, wszyscy dyskutują nie o sporcie, a o zaprezentowanych wczoraj strojach, w których reprezentacja Polski będzie walczyć na Euro 2012. Mam tu ze sobą koszulkę, która wczoraj została zaprezentowana przez firmę Nike, i ku zgrozie PZPN-u i Nike'a nikt nie rozmawia o tym, że to najnowocześniejsza koszulka na świecie, że żadna inna reprezentacja jeszcze takiej nie ma, że jest bardzo ekologiczna, bo zrobiono ją każdą z 8 zrecyklingowanych butelek plastikowych, że oddycha najlepiej ze wszystkich koszulek świata, że ją ciężko powstrzymać zawodnika w niej, bo bardzo przylega. Wszyscy kibice, dziennikarze dyskutują o zniknięciu godła, orzełka w koronie, godła Polski, że zamiast godła pojawia się logo PZPN, choć nie do końca PZPN, pojawia się logo reprezentacji stworzone przez PZPN. Mnóstwo osób jest oburzonych, czytałem nawet wpisy, że złośliwe, że to jest taki ukłon w stronę cudzoziemców w reprezentacji Polski, którzy z reprezentacją się nie identyfikują, więc nie będą się czuli dyskryminowani, grając z godłem Polski na piersiach, a z takim logo. Oburzeni są kibice tym, że właściwie zrobiono to po to, dokonano tej zmiany, żeby PZPN mógł zarabiać wreszcie na gadżetach, na koszulkach, na czapeczkach z logo. Wiadomo, że godło państwowe nie jest na sprzedaż, nie da się go zastrzec, nie da się czerpać korzyści ze sprzedaży gadżetów z godłem państwowym. Co innego z logo, tu może być licencja, tu jest zupełnie inaczej. I tak naprawdę, jak przyjrzeć się większości federacjom w Europie, od, nie wiem, włoskiej właśnie, z którą będziemy grać, po irlandzką, tam celtycka piłka, w celtyckich takich, w celtyckiej dekoracji, w DFB, słynny ten niemiecki orzeł i logo federacji, Francja, kogucik i napisy FFF, no chyba tylko reprezentacja Hiszpanii gra ze swoim godłem narodowym na piersiach, więc byłaby to nawet zmiana logiczna, ale bulwersuje bardzo polskich kibiców, bo po pierwsze, no cała ta nieufność wobec PZPN-u i jego kłopotów finansowych, tego, że reprezentacja na przykład musi lecieć do Korei i tam zarabiać pieniądze w meczu z Koreą tak daleko, że te problemy są. Taka duża nieufność w ogóle wobec postępowania PZPN-u. Myślę, że stąd taka gwałtowna reakcja. No poza tym jednak była tutaj jakaś tradycja, która teraz została zanegowana. I można rozumieć to oburzenie, choć też trzeba pamiętać, w jakich czasach żyjemy. Dzisiaj wszystko jest na sprzedaż, wszystko podlega komercjalizacji, także koszulka reprezentacji Polski. Sami piłkarze, z którymi rozmawialiśmy, no, wypowiadali się bardzo, bardzo tak delikatnie. Kapitan Kuba Błaszczykowski, no, jakby rozumiał wymóg czasu, przyznawał, że Polska już była jedną z ostatnich federacji, która jeszcze grała z Orłem, ale rozumiem wściekłość kibiców, że ta tradycja została im odebrana, choć nawoływanie na forach do bojkotu reprezentacji to myślę, że przesada. Jak się komuś nie podobają takie koszulki, niech ich po prostu nie kupują przy okazji meczów reprezentacji. No tak
takie są czasy. Próbuję tutaj jakby zrozumieć obie strony. No, czasy, w których FC Barcelona nawet rezygnuje ze szlachetnego logo UNICEF na koszulce na rzecz konkretnych pieniędzy od fundacji z Kataru. No ale tu, co prawda, Barcelona to coś więcej niż klub, ale tu mamy do czynienia z reprezentacją. Z reprezentacją, która gra no, nie tak jak reprezentacja Hiszpanii, a z którą kibice chcieliby się jednak jak najbardziej identyfikować, a takim postępowaniem, tym, że coraz mniej w kadrze piłkarzy, z którymi da się porozmawiać po polsku, którzy śpiewają polski hymn, stąd myślę taka teraz kolejna niechęć, kolejna taka no, bardzo taka spektakularna reakcja kibiców i stąd te grupy na Facebooku na przykład żądające przywrócenia orła na koszulkę reprezentacji. Pytania, co będzie całował Robert Lewandowski po zdobyciu gola, oby nie jednego na euro, czy logo PZPN-owskie. Co do szans odniesienia sukcesu przez te grupy, co do powrotu orła na koszulkę, no to po moich rozmowach z przedstawicielami PZPN-u i Nike'a raczej jest to prawie niemożliwe. Boję się, że kibicom pozostanie tylko akceptacja. Oby piłkarze przynajmniej jak najlepszą grą w tych koszulkach. Pamiętam, że Ryan Giggs w swojej autobiografii pisał, że bardzo nie lubili tam jakichś tam koszulek, tych ze sznurkami i kołnierzem i sznureczkami tutaj na szyi, a do dziś są to ulubione, ukochane koszulki Manchesteru United, tych piłkarzy, którzy w nich osiągnęli największy triumf, czyli tą potrójną koronę z 1990 roku. Może i te koszulki kibice pokochają dzięki sukcesom, jakie w nich osiągną zawodnicy Franciszka Smutka.